Za konduktora jeździłem przez rok. Rok, bo taki był przepis, że trzeba 5 lat było być konduktorem, a po technikum kolejowym po roku można. I po roku jeździłem za konduktora, to było mi bardzo łatwo, bo mi kierownicy mi pomagali tak, że wiedzieli, że uprawiam ten sport i mi dużo pomagali, że zdarzało się, że i tam jakiś pociąg. Nie, różnie było. Tej roboty w pełni. To te miejsca tutaj to są takie miejsca twoich biegów, przebieżek. I to było i swego czasu jakieś rytmy robiłem, ale przeważnie biegam tam, za torami, za tym lokomotywą, za tą wagonówką. Tam jest jezioro, tam do Królewska wieś, tam Malina. Czujesz się w pewien sposób zawodowcem, czy zawsze będziesz powtarzał o sobie, no tak naprawdę jestem amatorem i miłośnikiem biegania. Zdobywałeś przecież tytuły, biegałeś z najlepszymi, rywalizowałeś był z nimi. Był czas, że się czułem pół wyczynowcem. Pół. A takim pełnowyczynowcem nie, bo to wiadomo, że to się od razu wiąże z tym, że i kojarzy z tym, że prawdziwy zawodowiec nie pracuje, tylko żyje z tego. Mhm. A na to mnie nie było stać. Ja na przykład, żeby się zarobić na bieganiu, to było trzeba w maratonie na poziomie na przykład pierwszej klasy, najgorszym wypadku, pierwszej i mistrzowskiej. A ja biegałem w drugą klasę na biegu maratonie. Czy nie zarobiłeś na bieganiu, nie dało przez te lata? Na 100 kilometrów miałem mistrzowską klasę, ale to jest taki dystans, że tam nie było pieniędzy. No, przebiegłem w Kaliszu z brązowym medalem, zdobyłem mistrzostwa Polski, 500 zł zarobiłem. Dramat. Ja najwięcej zarobiłem 1000 zł na biegu zawoda, jednorazowo. 800 razy, pamiętam, 1000 razy, 800 z 3 razy po 500, po 300 może z 10 razy, po 100 może z 10 razy. No. Czyli to jest hobby tak naprawdę? Takie, nie dało się z tego żyć. Mhm. Po prostu, żeby wyżyć, to trzeba, tak jak mówię, trzeba zainwestować. O. Przyniesie do domu puchary, przyniesie dyplomy, to wszystko. Każe mu zawsze uporządkować, ale postawi i stoi. Zadowolony jest, bo jak ktoś przyjdzie, to lubi się tym pochwalić jak najbardziej. No, ale kurze z tego ścierać to muszę ja. A trochę tego jest. Ja byłem taki, że oszczędzałem, że nie. Człowiek, jak gdzieś załatwiłem sponsora, dużo mi kolej pomogła, bardzo dużo. 2000 roku zaczęły te zmiany nachodzić i te spółki się porobiły, a od 2009 jesteśmy przewodzami regionalnymi, a od tego roku Polregio. Dobrze się jeździ Polregio? Dużo sprzętu nowego żeśmy dostali. I bardzo dużo jest u nas już tych nowoczesnych, takich jak żeśmy wracali teraz. Łatwiej Piotrek jest teraz jeździć i być kolejarzem niż to było kiedyś? Łatwiej, bo teraz są krótsze służby, teraz jest w ogóle nie można przekroczyć 12 godzin w służbie, a kiedyś było 36 godzin w służbie byłem. Pojechałem do Świnoujścia, 12 godzin w jedną stronę, tam 12 przerwy, to tam pospałem, zjadłem na bona, pospałem, trening odleciałem 30 km, jeszcze na plażę poszedłem i żeśmy wracali do pola, no i znowu 12 godzin. Te 12 godzin, tam było te 12 odpoczynku, było 8 odpoczynku, a 4 było jako dyżur. No to się zarobiło 24 godziny, ale czy domu się nie było 36. To było trudne takie, trzeba było kombinować, żeby gdzieś trening zaliczyć. Ja na 42 stacjach w ogóle w kraju biegałem. W Warszawie, w Lublinie, w Poznaniu, w Wrocławiu, w Rybniku, w Raciborzu, w Rawiczu, w Oleśnicy, w Twardowskich Górach, w Jaworzynie, w Jeleniej Górze. Gdziekolwiek myśmy zajechali, to ja przebierałem się, jak była dłuższa przerwa i na trening. Lubisz jakąś stację szczególnie? Jest taka ulubiona stacja? Zawsze wychodzisz z sentymentem, kiedy stajesz jako konduktor? No, Groszowice, Opole Groszowice. Bo tu kończę służbę. Być żoną biegacza i kolejarza przez tyle lat, to jak pani patrzy przez swoje okno,
okno, które wychodzi na tory. Jaka to jest ciągle ta pierwsza taka myśl? No, wraca czy nie wraca, jedzie czy nie jedzie, bo mi zawsze kiwa. Światełkiem w nocy albo w dzień, no zawsze stoi przy oknie i ja patrzę na balkonie, nie? Niesamowicie, czyli macie taką sygnalizację od lat, tak? No, jak mamy, się porusza? Tak. Zdradziła Pani tajemnicę, której nawet mąż nie zdradził. No wie, że ja patrzę, wie, bo mi kiwa. Jak mnie zobaczy, to mnie kiwa. 4:63 Leszek, będzie 3 minuty opóźnienia, bo my stali na wjeździe w Groszewicach. Nie było wiary. Twoja biegowa pasja właśnie się narodziła w momencie, nie wiem, biegów szkolnych, czy to wręcz odwrotnie, w dorosłym życiu dopiero pojawiło się postanowienie pod tytułem będę biegał. No więc pojawiło się w życiu szkolnym. Tam były takie biegi w podstawówce, mistrzostwa szkoły, gminy i takie tam. Nawet raz mi się udało do cross ostrzeszowski zakwalifikować, bo to jak wiadomo, Ostrzeszów to stolica była Polski Przełajów. No ale jak takie bieganie prawdziwe, to się zaczęło dopiero w wieku 18 lat. No i potem ten maraton pokoju mnie tak zafascynował. Tam na pierwszym maratonie pokoju pobiegło ponad 2000 ludzi. No i ja tak się zastanawiałem, ale jeszcze nie byłem przekonany, bo to był 79 rok. Ale w 81 zacząłem tak latem tak biegać po 10 km i nieraz więcej. I po 2 miesiącach takich przygotowań zapisałem się na maraton pokoju, trzeci maraton pokoju. To był wrzesień 1981. No i tam pojechałem, jeszcze organizował pan Kalinowski, a starterem był jeszcze pan Hopfer osobiście strzelą. I myślałem, że na początek trochę za ambitnie poszło, bo chciałem 3 godziny złamać na dzień dobry, a to wiadomo, że 3 godziny w maratonie to nie jest takie łatwo, a mi się wydawało, że to da się zrobić od razu. Miałem postanowienie, że do czego można dojść. Tak, nie startowałem na ilość maratonów, tylko żeby przygotować się i poprawiać wyniki. No i pierwszy raz złamałem 3 godziny w 1984 roku na Helu. Taki maraton był Hel Puck. I tam mi się udało 2 godziny 52 minuty. Poszło to potem tak dosyć szybko, bo swój rekord życiowy pobiegłem w 1996 roku, czyli po 13 latach treningu. To jak na amatora to jest, mi się daje dosyć szybko, bo 18 to jak w życiówkę pobiegłem, jak miałem 33 lata. To już taki właśnie taki bieg był, to są takie najlepsze były lata do robienia jakichś wyników. Dzięki pociągowi przejechałeś kawał świata. Dzięki kolei, tak jest. Pociągami najdalej dojechałem do Marrakeszu, do Stambułu, do Glasgow, do Edynburga, do Madrytu, dojechałem do Rzymu, do Aten. Także myślę, że ponad 30 krajów zajechałem pociągiem na zawody. Były przeżycia wtedy jazdy pociągami? No, wiedziałeś, jaka była ta polska rzeczywistość pociągowa, a ta zachodnioeuropejska? Tak, to była przeskok taki w Niemczech szczególnie, niesamowity. U nas był taki socjalizm jeszcze wtedy, inny świat całkiem. A rozmawiałeś z innymi konduktorami, z innymi kolejarzami, mówiłeś, no, że... zawsze dużo mi to pomogło, bo zawsze tłumaczyłem trochę tam w angielsku, I speak little English, nie? To czy tam po niemiecki, bo uczyliby się technikom 4 lata, to się nauczyłem i rosyjski bardzo dużo pomógł mi. I się temu zawsze tłumaczyłem, że to samo prawie co pan w Polsce i nieraz było tak, że gdzieś tam na nocleg mnie, jeden nawet załatwił mi nocleg w noclegowni tam. Kierownik pociągu we Francji. Jechał na zagraniczne wyjazdy, to nie było takie proste, nie? Nie było go dłużej. No i zawsze się denerwowałam, bo przecież jechał do innego państwa, języka nie zna, a sobie zawsze radził, nie? Także pomimo wszystko jednak się denerwowałam. I ja i dzieci, bo go nie było. Nie, teraz można zadzwonić, a kiedyś nie było takiej możliwości. No właśnie, nie? Jak się kontaktował z wami?
No gdzieś tam dorwał telefon, to się odezwał, nie? A tak... Przysyłał kartki z biegów? Czy nie miał no, zawsze przysłał, tak. Zawsze kartkę przysłał, także... Wiedzieliśmy, gdzie jest. Zresztą z każdych zawodów, ze wszystkiego zawsze mam dyplom, czy coś tam, czy puchar, czy coś na stole jest postawiony. Czeka, żebym to obejrzała i pogratulowała, nie? Ja się starałem o dofinansowania, jak byłem jakimś dobrym zawodnikiem, a teraz jak tak dla amatora, to nawet nie wypadałoby. No ale bardzo dużo mi pomogli i w sprzęcie sportowym, i w odżywkach, no a i na przykład jakieś na przeloty. Nie dostałem gotówki, tylko po prostu mi zakład zapłacił. Były różne szalone biegi, biegałeś też w kolejowym mundurze. No, 22 biegi zaliczyłem w tym mundurze i wszystkie dystanse zaliczyłem od kilometra do 100 kilometrów. I 3 biegi górskie, 3 przełajowe, 2 po schodach i to dosyć nawet dobre wyniki nabiegałem. Który z tych sukcesów, bo masz tak dużo tu u siebie pucharów, cenisz sobie tak najbardziej z racji tego, że sportowiec docenia zwłaszcza ten fakt, kiedy wywalczy to po jakimś trudzie, po czymś, co rzeczywiście było trudne do osiągnięcia, żeby to moment taki, że trzeba było pokonać siebie, bardzo często mówimy w sportowym żargonie. Były takie, że na mecie mówiłem często, że nigdy więcej, ale potem to przechodziło. Po tygodniu człowiek już zapominał i trenował dalej. Tutaj mamy Puchar Polski, już trochę się wytarł. Puchar Polski zdobyłem w biegach górskich dwukrotnie. W 95 roku i w 97. Bo to była moja praktycznie, ta była koronna konkurencja, bo w biegach górskich były takie lata 96, 7, 8, to nie chwaląc się byłem chyba najlepszy w kraju, bo gdzie pojechałem, wszystko wygrywałem. No ale mistrzem Polski nie udało mi się, bo byłem tylko na Śnieżce w 99 wicemistrz. Kiedy biegniesz, różnie niektórzy mają różne techniki biegania, ale też i techniki myślenia. Jak to jest podczas biegania? Czy rzeczywiście, nie wiem, umysł jest pusty, myślisz tylko o punkcie X, czy też kłębią się jakieś myśli? Myślę już o samych startach, nie o przygotowaniach, nie o treningach, ale co się dzieje tak naprawdę w głowie, kiedy startujesz, kiedy jest ten moment start i później trzeba czekać na tę metę? To po prostu sobie, często sobie liczę, ile do końca. No, mniej więcej sobie odliczę. Czyli już połowa została, to mniej więcej wiem, ile to jest na przykład na treningu, że już nie jest daleko, że tego ten sposób. Ja nie pochodzę w ogóle z rodziny sportowej, to dla wszystkich to było takie dziwne, że tak się w to zaangażowałem. Po prostu w rolniczej rodzinie. Ale w domu żona nie mówiła: Piotrek, daj już spokój, zostań z nami, odpuść sobie. Czy wręcz odwrotnie, właśnie to wsparcie ze strony żony, dzieci było takie, że to cię jeszcze mobilizowało? To bardzo różnie bywało. Nawet pamiętam, leciałem do Tokio na półmaraton, to nawet i wtedy było słuchać o tych katastrofach takich, nie? Często to mówię do dzieci, mówię, w razie czego pożegnałem się i mówię, nie szukajcie mnie w ogóle. Jakoś dziwnie mi się to tak wypaliło z głowy, nie wiem. Miałeś rzeczywiście w którymś momencie takim życiowym strachem? Byłem, leciałem z Anchorage do Chicago, my wracali z Mistrzostw Świata z Alaski i samolotem tak zaczęło telepać. To trwało może, ja wiem, z 5 minut. To ja się przeżegnałem, głowę dałem na siedzenie już i mówię, niech się robi, co chce już. Ta praca i te wyjazdy to jest ta ciągła rozłąka świątek, piątek czy niedziela. Tak jest. I wtedy co się działo w domu, bo i pani i trójka dzieci czekających ciągle na tego biegającego, najpierw jeżdżącego na kolejny tatę. Tak, ale dzieci też musiały chodzić na treningi, przecież biegały razem z nim, nie? To, no, często biegały, więc po prostu musiałam też pilnować, czy idą, chociaż one były takie dosyć
zdyscyplinowane, nie? Wiedziały, że jak nie pójdą na trening, to tam z tatą nie ma co dyskutować. Żona musiała mieć, tak jak pani mówi, o tych rytuałach związanych z przejazdem pociągu, też rytuały związane z jedzeniem, z kuchnią, bo miał zawsze życzenia, bo to lubił. Z nim jest zawsze problem, bo on nie chce nic do pracy brać. To jest taki typ, a ja wyzywam. Kupuje sobie na pewno? Nie, nie kupuje, nie. Że z domu się nie wynosi. Teraz sobie coś tam weźmie, już naprawdę weźmie, ale kiedyś to jechał na 12 godzin i zjadano śniadanie i do widzenia, nie chciał nic jeść. A ja sobie postanowiłem, że będę od początku do końca tą samą pracę robił. Bo mi się daje, że po technikum kolejowym ja bym mógł być już tutaj, na przykład bym mógł być jakimś tam w biurze, jakimś tam zastępcą naczelnika, może mnie to nigdy nie awanse mnie interesowały. Bardziej mnie awanse interesowały w sporcie. A tu, żeby wykonać, tak postanowiłem jedną pracę przez całe życie, tą samą. But